pięknie ten scenariusz nam się narysował, że 15 wyścig decyduje w dużej mierze o tym, która z drużyn pozostanie w pierwszej lidze. Czy Rybnik, czy Gniezno. Jak mocno muszą trzymać kciuki gnieźnianie za Łódź. 15 ostatni wyścig. Wojdyło czerwony, Iversen żółty, Sękota niebieski, Kerc biały. Co się będzie działo za chwilę, tego nie wiem, ale trzymajcie kciuki za swoimi, dopingujcie swoich zawodników. Niech będzie piękny żużel, niech wygra najlepszy. Taśma pójdzie w górę, kto najlepiej. Rybniczanie chyba ze startu lepiej i oni są na dwóch pierwszych miejscach. Kerc po zewnętrznej, Kerc będzie atakował, ale nie, Rybnik, Rybnik na pierwszym i trzecim miejscu. Rybniczanie ratują pierwszą ligę, prawdopodobnie na prowadzeniu Zęgota. Kerc przechodzi wprawdzie przed Wojtyłę, ale ma Rybnik prowadzenie 4-2, to im gwarantuje pozostanie. Iversen szaleje, Iversen chce zaatakować Wojtyłę, ale ten wynik, ten rezultat to jest pozostanie w pierwszej lidze rybnickich rekinów. Zęgota już uciekł, Zęgota jest daleko przed Kercem, jeszcze próbuje Iversen zaatakować Wojtyłę, ale to wszystko na drugim, trzecim i czwartym miejscu. Idzie Krześ przez wieś, można powiedzieć, worek piasku niesie, nie, on niesie skarb w postaci trójki, w postaci wygranej, która zagwarantuje Rybnikowi pozostanie w pierwszej lidze. Krześ Zęgota, pochodzący z Zielonej Góry zawodnik, uratuje Rybnikowi pierwszą ligę. Zęgota wygrywa, Rybnik wygrywa, Rybnik ma pierwszą ligę, Rybnik uradowany, Rybnik uszczęśliwiony. Mają rekiny to, czego chciały, a Gniezno zapłakane. Bolesław Krobry, gdyby mógł, to pewnie by też zapłakał, bo start Gniezno w przyszłym sezonie w drugiej lidze, a Rybniczanie teraz mają swoje 5 minut. Grzegorz Zęgota, no i ten, który również walczył, czyli Patryk Wojtyło. Wielkie uf, wielka ulga rybnickich kibiców, Krzysztofa Mrozka i całej ekipy, bo Rybniczanie w 15 ostatnim wyścigu uratowali pierwszą ligę, a bohaterem Grzegorz Zęgota. Poproszę realizatora, żeby pokazał tego, który tak się cieszy teraz z wygranej. On nie jest miejscowy, ale myślę, że zdobył serce i zdobył zaufanie Ślązaków, kibiców Rowu. Poukładało się tu zupełnie inaczej, bardzo dobrze dla drużyny z Rybnika. Już ten Krzysztof Mrozek, o którym tak rozmawialiśmy, widać, że nawet to nie przeszkodziło w tym, żeby zawodnicy pojechali dobrze. No teraz oczywiście wielka radość. Myślę, że jest to na pewno jakiś sukces, tak? Mimo, że jest to utrzymanie dla tej drużyny, a nie walka o czołowe miejsca w tabeli, o medale, to wydaje się, że zadanie, które zostało przed nimi postawione, zostało wykonane.